Każdego roku głogowska policja organizuje szereg konkursów, które mają na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa, podstawowych zasad bezpieczeństwa. Szczególnie w okresie przed wakacjami organizujemy konkursy. Dzisiaj będziemy przeprowadzać konkurs rowerowy, przepis na bezpieczny rower. Semble toujours si belle. J'ai cliqué, recliqué, surfé. Turniej obejmuje 5 konkurencji. Sprawdzamy zarówno wiedzę teoretyczną uczestników turnieju, przepisy, znajomość przepisów ruchu drogowego, znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej, jak i część taką już bardziej praktyczną, czyli muszą się wykazać technicznymi umiejętnościami przejazdu przez tor zręcznościowy oraz przejazdu przez ulicami miasteczka ruchu drogowego zgodnie z zasadami i oznakowaniem, jakie jest na nich umieszczone. Szkoła Sypy Serwy, SP Serwy. Fajnie nawet było. Trochę trudno było, no na przykład tam początek tetarka albo równoważnia. Trudne było trochę, a tak to fajnie. Przed startem trochę się stresowałam, ale potem się okazało, że wszystko jest bardzo łatwe. Pytania były proste na testach i była dobra zabawa. Za zajęcie pierwszego miejsca również w konkursie przepis na bezpieczny rower dla Laury Gaworczak, Szkoła Podstawowa Jednomowa. Gratuluję, Lauro, wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Do Wierzmanowej po wsi możemy sobie tak jeździć rowerami. No i tak jeździmy sobie. Możemy jechać tam gdzieś do Bądzowa, bo lasem przyjeżdża się do Bądzowa. Można sobie zrobić taką dłuższą wycieczkę. Radzili sobie doskonale. Wszyscy znają przepisy ruchu drogowego. Uważam, że bardzo dobrze. Wiedza teoretyczna równa się z wiedzą praktyczną. Tory przeszkód pokonywali znakomicie. Ruch po torze ze znakami drogowymi również. J'ai fini par me